Dzień dobry. Zapraszam Was do kontynuacji kariery niemieckiego pilota Junkersa U87 Stuka. To taki skrót u nas powszechnie zwanego jako Stukasa. Samolotu wyróżniającego się nietypowym kształtem skrzydeł w kształcie litery W. I dlaczego jesteśmy w menu, a nie tuż przed lotem? A to dlatego, że nastąpią zmiany na linii frontu. Zobaczymy, czy będziemy relokowani z naszego dotychczasowego lotniska bliżej frontu. Aktualnie sytuacja ma się tak. Tu mamy Stalingrad, tu mamy jeszcze dosyć sporą przestrzeń zajętą przez wroga, ale jak damy następny dzień, powinien być filmik prowadzający i przesuniemy się z frontem nieco bliżej. Podejrzewam, że tutaj, pod te umocnienia, które notabene budowała ludność cywilna, ale to dobra, przechodzimy i zobaczymy, co się wydarzy. Czy będzie jakiś filmik, czy nie będzie? Nie wiem, jak to wygląda w tej karierze, ale jak grałem karierę. Mamy. Iły 2. Bodajże. Pefy. Chyba jest Panzer 4, jak się nie mylę. Albo trójeczka. Okej, okay, a więc zobaczymy, jak tam się nasza linia frontu zmieniła. Mamy 1 września 1942 roku. Chmury na poziomie 1200 metrów. 20 stopni. Wiatr taki dosyć słabawy. Przybyły nam 4 sztukasy. W wersji D3 jest to wersja rozwojowa. Bodajże oblatana w 1941 roku, może nie przeprojektowana, ale konstrukcyjnie ulepszona właśnie pod front wschodni. O tym. O. A tu się. A, dobra, bo już myślałem, że się nic nie zmieniło, a więc dotarliśmy praktycznie pod sam Stalingrad. Jestem bardzo ciekaw. Aha, jeszcze to by połączamy. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał odwrót nasz, bo też do tego podejrzewam dojdziemy, bo sztukasy bardzo dobrze sobie radziły w ataku na wroga, ale już podczas odwrotu, gdy my byliśmy atakowani, no to już te samoloty sobie średnio radziły. Zobaczymy sobie, co tu nam zaplanowali. Stację kolejową. Startujemy jako trzeci. Rankiem o 6:43, później o 10:00 też i o 17:00. Przecież przyspieszyłem, nie to. Rapid, runway parity. Dobra, to startujemy z pierwszą misją 1 września 1942 roku. Dajemy start. Mam książkę, którą czytałem z 10 lat temu, o ile jeszcze niedawniej, nazywa się Krwawy śnieg, wspomnienia żołnierza Wehrmachtu z frontu wschodniego, z tym, że wydaje mi się, to bardziej powinno być w Luftwaffe niż Wehrmacht. I co my tu mamy? Czyli nadal startujemy. Nie. Mamy inne lotnisko. Szkoda, bo jak grałem właśnie, zapomniałem wam dopowiedzieć, bo filmik przerwał, jak grałem poprzednim razem w radzieckiej karierze pilota,
To tuż przed zmianą mapy, w ostatniej misji przed zmianą mapy, relokowaliśmy się po prostu, dostaliśmy rozkaz wycofania się na dalsze pozycje, tak abyśmy nie zostali ostrzelani przez artylerię bądź zbombardowani. O książce wam powiem nieco później. Musiałbym sobie ją przypomnieć. Co tu mamy? Syrenę mamy. A więc startujemy. Będę musiał znowu ustawić sterowanie pod U87. To wyłączamy. Ustawienia, mapowanie. U87. Tak to jest to. Tu mamy chyba wszystko. Track ER włączamy. Startujemy jako drugie. Tak, bodajże tak. A więc musimy to szybko jakoś ogarnąć. Ojeju. Tak, światła, klapy. Radio. Chyba mamy tyle. Blokada koła. Poczekajcie. Sterowanie, jeszcze sekundę. Blokada koła golonowego to jest ten klawisz. To sobie damy do startu. No to dobra, zablokowane. A więc ruszamy. Nie wyzerowałem trymów. No trudno. Na mapę spojrzę podczas lotu. Opa, oj. Jako trzeci. Klapy do góry. Muszę zresetować te tyłu. Kontrol T. O! Od razu mi go dźwiga. To chyba możemy wyłączyć. Okej. A więc tak, jest to wersja rozwojowa D3. Zapomniałem też o tym powiedzieć. Została troszeczkę bardziej wzmocniona konstrukcja. Mamy tutaj blachę chyba 8 mm za sobą. Pod sobą chyba 5 mm. Przednia szyba ma 50 mm, czyli 5-centymetrowe szkło. Dodano tutaj mocniejszy silnik 1420-konny, poprzedni miał 1200 koni. Nieco przerobiono dziób tego samolotu, bo ten silnik jest o 40 cm większy. Przerobiono też chłodnicę oleju, znaczy zmieniono umiejscowienie chłodnicy oleju i chłodnicy cieczy. Jakieś zmiany w kokpicie nastąpiły w porównaniu do wcześniejszych wersji. I to chyba zdaje się tyle. Dobrze, jak sobie coś przypomnę i tak dalej, to bym to... Przepraszam. To powrócę. A my się wkładamy do formacji. Gdy zaczynaliśmy karierę, to startowaliśmy tutaj z tego lotniska. Zaraz wam to pokażę. To jest to nasze lotnisko. A aktualnie startujemy z tego lotniska. Zaraz zmierzymy, jaka jest między nimi odległość. 98 km, czyli jesteśmy praktycznie 100 km bliżej linii frontu. Zaraz spojrzymy, na czym polega nasza misja. Mamy lecieć w formacji V, 300 km na godzinę to akurat wiem, 3000 m nad ziemią i tu mamy stację kolejową.
To jest nasz cel ataku. To jest linia kolejowa, tu jest rzeka. Dobra. Czyli lecimy. Przekraczamy Don i w odnogę Donu polecimy. Dobra. A tak wygląda nasz front. Kolejnym zmianą na linii frontu, podejrzewam, to już będzie wejście do Stalingradu, czyli będziemy, to mapka będzie już po prostu, Stalingrad do połowy będzie przejęty, a następnie no, nadejdzie sroga zima i pozostanie nam tylko odwrót. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na sztukasach, taki odwrót. Ponieważ te samoloty, tak, do ataków, jak już wspominałem wcześniej, do ataków nadawały się bardzo dobrze, ale jeżeli chodzi o obronę, no to już kiepsko, bo to były wolne samoloty, słabo opancerzone, z kiepskim, no, promieniem skrętu, w sensie słaba manewrowość takiego samolotu. O, czasami brakuje mi słów. A więc przed nami jest Don. I tu jest to ta odnoga, przy której znajduje się owa stacja kolejowa. Póki co nic się nie dzieje, więc jeśli coś się będzie działo, to wracamy. Jesteśmy już dość blisko celu. Zwalniamy. Okay. Jest ostrzał artyleryjski. O Jezu, znowu. Trzymam się tego samolotu, czyli samolotu dowódcy. A my znów krążymy. Ja się zastanawiam się, dlaczego tak krążymy? Może aby dokładnie zlokalizować cel, tak? Się wyłamał. Odbiliśmy go. Nie wiem, dlaczego wyszliśmy z formacji. Dlaczego dowódca leci na samym końcu? Znaczy no... Oprócz mnie, oczywiście. Zapraszamy kolejny kręg, więc... myślę, że... za niedługo będziemy bombardować lotem nurkowym. To tam gdzieś jest. Nad nami nasze BF-y. A przynajmniej tak myślę i tak bym chciał.
na radio cisza. Więc drogie myśliwce, nie podoba się do lotu. Mamy 101. Tworzymy sobie. Więc zaraz powinniśmy nurkować. I chłopaki chyba będą już przechodziły do lotu nurkowego. Tam były BF-y, dobra. A tu przechodzimy do lotu nurkowego. A więc syrena, hamulec. Kursem 213. Hamulec, syrena. Wracamy do formacji. Linia frontu znajduje się za, czy tutaj przy... O! No i pięknie, udało się coś zniszczyć. Tu mamy rzekę Don. I na niej właśnie znajduje się linia frontu, więc przekraczając rzekę jesteśmy już na temperaturze. Okej. Na naszym terytorium. Ostrzał artyleryjski dosyć słaby, o dziwo. Nie wiem, czy tego zaraz doczytnę. O! Czasami jak truli, jak tam kiedyś grałem, jak strzelali, to było masakra. Pocisk za pociskiem, a tutaj tak raz za kiedy. Tam jest chyba nasz dowódca. Tam będzie, dobra. Tu musimy się nieco wznieść. I na prawo. Aby dołączyć do formacji. O, ładnie tak. No i jeżeli nic się nie wydarzy, to będziemy się widzieć podczas lądowania, którego jeszcze de facto nie ćwiczyłem, więc musicie mi to wybaczyć, to kaleczenie podczas lądowania. Ja jak zwykle spóźniony. Dobra. Nie, 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 nie
się nie dzieje. Dobra, jesteśmy już we własnym terytorium, więc myślę, że już nam nic nie będzie zagrażać, nic ciekawego się nie wydarzy, aż do samego lądowania, które jest poniekąd dla mnie wyzwaniem. A więc znajdujemy się w pobliżu naszego lotniska. Jest gdzieś przed rzeką. O, gdzieś tam. Zobaczymy sobie. Tym razem postanowiłem lecieć zgodnie z zasadami, czyli nie pchając się od razu do lądowania. No chyba, że będziemy krążyć długo, no to wtedy się pepa. No, sorry, ale... Wychodzi o mój czas, którego nie mam za wiele, niestety. Aha! Mam dla Was pytanie. Jeżeli wiecie, kiedy będą najbliższe wyprzedaże na Steam, to dajcie znać, bo planuję kupić 3 dodatki do tej gry, a mianowicie Flying Circus Vol. 2 i Vol. 3. Mam Vol. 1, który zakupiłem w grudniu na promocji i też kupiłem tam tylko pod Moskwą. Z tych właśnie dodatków rozgrywamy karierę, między innymi. I teraz właśnie poluję na Vol. 2, Vol. 3, jak i Bitwa Normandię. A chciałbym po prostu rozpocząć nową karierę na nowych mapach, z nowymi dodatkami po stronie aliantów. Z tym, że aktualnie cena na tę Bitwa Normandię kosztuje... Co on to wrzucał? Bombę? Tu mamy nasze lotnisko. Bitwa Normandie, dodatek. To jest nowa mapa, kilka samolotów. Kosztuje 285 zł. W promocjach poszło wyhaczyć za 100 coś. Z tym, że kupiłem inne dodatki w tym czasie. A... Latający cyrk... Nie będę tam mówił po angielsku. Latający cyrk Vol. 2... Nie, chyba Vol. 3 kosztuje 365 zł. Także no nie dam tyle za dodatek. I czekam na promocję. A bywają dosyć spore. Bywają nawet 50%. A chyba w zeszłym roku były nawet 70%. O, zięba. Oliver Lang. Lipa. Dobra, zapytaliśmy się o możliwość lądowania. Tylko tak. Od której strony mamy lądować? Tego jeszcze nie wiem, bo to jest pierwsza misja, którą rozgrywamy, a... Nie jest do końca wyjaśnione. Mamy światła formacji. O kurde! Okej. Okay. Chyba od tej strony, tak. Dobra, ryzykujemy, zobaczymy. Mógłbym się wstrzymać, popatrzeć na swoich kompanów. Włączę sobie światła lądowania, chociaż nie wiem, czy są potrzebne za dnia. Ale może to być jakaś informacja, że przymierzam się do lądowania. Wiatr mamy z kierunku 260, czyli polecimy, że będziemy lądować pod wiatr.
380. Komu odblokowywać? Może nie, a może odblokujemy. Dobra. Klapy raz na pozycję startu. Mamy zabudowania. Klapy, lądowanie. Dobra. Uj, normalny. O kurde! Za szybko? Wydawało mi się, że dosyć wolno, no nie wiem. Jestem ranny. No cóż. Bywa i tak, także nie będę tego powtarzał. No muszę to lądowanie koniecznie poćwiczyć i jeszcze raz obejrzeć ten materiał, gdzie popełniłem błąd. Pod kątem zbytnio lądowałem, za szybko, mogłem troszeczkę jeszcze gazu dodać. Dobra. Przeanalizuję to nieco później, zakończymy misję. Lądowanie nieudane, ale misja jako tako wykonana. Primary. Ok, jeden budynek uszkodzony. Zakończymy. Zobaczymy, co nam przygotowano. Mamy tak, przyspieszoną karierę, a mamy latać, kurczę, 3 razy dziennie. No bez sensu. Ale jak jest ranny, to może to przeskoczymy. O! To może to przeskoczymy. No, tu już nie jesteśmy, tu już nie jesteśmy. Osioł ze mnie. No dobra, to lecimy. Zobaczymy, o ile dni przeskoczymy. I jeszcze sprawdzę, ile mamy dni do kolejnego wydarzenia, do kolejnych zmian na linii frontu. Nie no, to lądowanie to jest moja pięta achillesowa. Poważnie. Jeszcze przeskoczymy, aż będziemy mieli następny dzień. Może i lepiej, że tak się stało. Czy niekoniecznie dla naszego pilota, ale przynajmniej przeskoczyliśmy te 3 misje. W tej karierze, na tym sztukasie, po prostu podczas jakichś zdarzeń, wypadków, nie będę restartował misji. No chyba, że zginę, wtedy tak, bo cała kariera przepadnie. Ale jeżeli będę ranny, rozbiję samolot. Mamy mgłę. Silniejszy wiatr. Temperatura 19 stopni. Czyli mamy zbombardować magazyny zaopatrzenia. Przeskoczyliśmy 3 dni. Kiedy mamy następny? O! Czyli tu już mamy wejście do miasta. Natarcie na miasto. Czyli za kilka dni. Podejrzewam, że ze 2-3 misje rozegramy, albo bynajmniej wrzucę 2-3 misje tutaj z tej linii frontu. 135 km. Ok. I będziemy mieli znów inny ten. Zmianę na linii frontu. Dobra, to chyba tyle. Przepraszam, że się tak mieszam. Sorry za lądowanie. Ale jak już wspominałem, to nie jest. To jest moja po prostu pięta achillesowa i chyba wezmę się za poćwiczenie tego. Także dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale.
Trzymajcie się. Hejo!